Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie z nowościami tutaj perfumeryjnymi. I w końcu przychodzę z perfumami. Tak jak Wam mówiłam, ci, którzy mnie oglądają, chciałam tu spróbować parę zapachów zestawy, ale będzie też wzmianka o jednym zapachu bardzo szanowanego domu perfumeryjnego. Nie mogę się doczekać, żeby tu na wizji z Wami sprawdzić, więc zostańcie koniecznie ze mną. Mówiłam w intro, będzie dzisiaj typowo o perfumach. Słuchajcie, o perfumach tutaj bardzo znanego domu handlowego. Tak jak wspominałam tu w zapowiedziach, chciałabym trochę porozmawiać o Zarze. Bardzo Was przepraszam, ale tak, to gardło mnie gdzieś tam jeszcze ściska. Dzisiejszy odcinek będzie właśnie o perfumach tu Zara i jednej nowości z, tak jak wspomniałam, bardzo znanej marki. Ja będę to testować na wizji. I przechodząc szybciutko, wspomnę tutaj trzy zapachy Zary. Jeden zapach, który ja Wam już omawiałam, czyli Exotic Mimosa, jest w ostatnim odcinku. Taki szerszy jakby odcinek właśnie o moich zakupach tutaj z sierpnia. Słuchajcie, ja Wam powiem, że bardzo popularne są teraz te perfumy Zary. Ludzie szukają właśnie takich zapachów tańszych, niszowych albo odzwierciedleń tych niszowych zapachów. No i takie właśnie kreacje, między innymi z Jo Malone przecież przeprowadza Zara. Ten zapach, słuchajcie, ja ponosiłam dłużej. Exotic Mimosa, jest takim zapachem bardzo pudrowym, słuchajcie, że bardzo szlachetnym, mi przypomina troszeczkę Lolitę Lempicką, idzie właśnie w takim trochę meteorytową gerlę, czy nawet małą czarną gerlę strony, więc jeśli ktoś lubi, polubi i ten zapach, to jest zapach, który łączy i bergamotkę i mimozę i właśnie pudrowe tutaj przepiękne nuty, aczkolwiek jakieś czuję taką miętową nutę gdzieś tam się przedziera. Bardzo piękna kreacja, bardzo ładnie się trzyma. Także ja dla osób, które szukają takich pudrowych, ładnych zapachów teraz na babie lato albo na jesień, to serdecznie polecam. Ale pokażę Wam dwa zapachy, które ja chciałam kupić ich więcej, ale w związku z tym, że nie chcę na razie wydawać za dużo pieniędzy i nie wiem, czy do końca one mi podpasują. Mam to w swoim koszyczku. Dwa zapachy z takiej serii miast Zary. Kiedyś mi się bardzo podobały któreś tu z kolei, ale nie wiem, które to były, bo to w końcu nie kupiłam. Ale tu pokażę Wam dwa zapachy inspirowane wielkimi miastami, czyli takie Sex in the City. I między innymi pokażę Wam Energetically New York by Zara. Jest to taki zapach bardzo ciepły, trochę drzewny, słuchajcie. Ktoś tu wspomniał, że przypomina zapach The Labo Santal 33, być może, ja go nie wącham. Jest to zapach taki bardzo świeży, dostępny w dużej pojemności, ale ja kupiłam sobie rolon, bo tak jak powiedziałam, nie do końca jestem przekonana, czy będzie to mój zapach. Był lansowany w 2021 roku. No i słuchajcie, no jest za kreacją tego zapachu stoi Jo Malone, słynna Jo Malone. I jest tu, tak jak wspomniałam, drzewo sandałowe, czyli taka baza, gdzieś tam drzewna i oczywiście jaśmin, dominujący jaśmin, który jest wszechwładny i wszędzie. No ale już Wam szybko z koszyczka wyjmuję. Ja kupiłam małą pojemność, taką właśnie travel size, czyli w tym rolonie i sobie tu będę dla Was testować. Jest to zapach bardzo pełen wigoru i od razu czuję takie drzewne nuty. Trochę kojarzy mi się, jakbyśmy wkraczały tutaj w taki super zalesiony teren, właśnie gdzieś leśny. Bardzo wibrujący zapach, taki szlachetny, mega drzewny, słuchajcie, nie czuję jeszcze tego jaśminu, ale daje taki właśnie podmuch być może jaśminowy. Teraz go dokładnie czuję, ale głównie jest to takie wejście w drzewny rarytas, wejście właśnie gdzieś do parku, gdzieś na jakiś spacer i tak pachnie dla mnie ten Energetically New York. Ale powiem Wam, że teraz mam taką reminiscencję, że być może jest to inspiracja
tutaj Central Parkiem, kiedy właśnie te liście zmieniają tutaj wszystkie kolory, no i taki piękny zapach, słuchajcie, na jesień. Ja myślę, że to super zapach właśnie będzie na jesień. Następnym zapachem tu z mojego koszyczka, nowością jest eleganckie Tokio, czyli elegantly, nawet nie wiem jak to przeczytać, powiem Wam. W takim zielonym ładnym opakowaniu, czyli eleganckie Tokio, które też jest inspirowane, znaczy kreacja jest Jo Malone, natomiast ten zapach jest zupełnie inny. Zapach, już Wam powiem, tutaj w nutach głównych będzie znowu jaśmin, arabski jaśmin, i będzie to taki zapach bardzo intensywnie kwiatowy. Już sobie spojrzę szybko, tak, to też w 2021 roku. Jest tam też dołożona lilia i nie wiem, bazowa nota jakiegoś drzewa Agigala Wood. Nigdy nie spotkałam się z tym, ale to jakieś ciekawe, ciekawe drzewo pewnie, bo takie troszeczkę egzotyczne, czyli dodała coś innego. Już sobie tu patrzę na ten drugi zapach i powiem Wam, że ktoś, kto lubi zapachy Tom Forda, będzie lubił ten zapach. Mnie on od razu urzekł. Ten jaśmin jest bardzo, bardzo wyrazisty. Boże, ten zapach mi coś takiego przypomina, bardzo, bardzo znanego. Powiem Wam, że nie mogę tak. Nasuwają mi się tu na myśl właśnie, jeszcze troszeczkę sobie tutaj pomasuję. Ten zapach jest bardzo jaśminowy. Ja nie wiem, czy czasem też nie przypomina mi trochę Elisab, ale też gdzieś tam te nuty Tomego Forda. No i jest bardzo eleganckie to toki. Ja bym powiedziała, że obydwa są bardzo ciekawe. Ten jest bardzo drzewny, tak jak myślę. Ja mam to na gdzieś na podorędziu mych drzewa, te spadające liście. Natomiast Elegantly Tokio jest bardzo taki, tak jaśminowy, ale powiem Wam, że ktoś, kto lubi na przykład Elisab, będzie lubił ten zapach. Jest też troszeczkę taki w Tomy Forda, ale ten jaśmin jest bardzo dominujący, więc na pewno wydaje mi się, tu nawet mam na stronie Elisab to Girl of Now Forever, które nie jest moim ulubionym, ale powiem Wam, tu jest tak fajna ta lilia skomponowana z tym jaśminem, że idzie w taką fajną stronę. On nie jest bardzo taki, jakby powiedziałabym, przytłaczający, więc bardzo ciekawy zapach. I myślę, że jakbym miała wybrać z tych dwóch, najbardziej jednak mi się podoba Exotic Mimos, ale też podoba mi się bardzo ten energetyczny New York. Być może na jesień tu będzie takim zapachem, który będzie tutaj, że tak powiem, w moim użytkowaniu gdzieś na szafie, bo jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Ale jeszcze chciałabym szybko przejść do zapachu, który będę testować tu z najnowszego Vogue Energetically New York. W końcu udało mi się powiedzieć. I słuchajcie, taką malutką próbkę, ale strasznie jestem ciekawa tego zapachu, bo bardzo mi się podoba butelka. Ja Wam już zaraz pokażę, jak ta buteleczka wygląda. No, bardzo fikuśna i cudowna. Ja w ogóle jeszcze chcę kupić jeden zapach, który przyjdzie, ale czekam na promocję. I ten zapach, główne nuty to jest gruszka, jest mandarynka, jest bergamotka, znowu jest ten jaśmin i sambak. On jest wszędzie, słuchajcie, mam wrażenie. Jest neroli, esens neroli, czyli ten cytrusowy, taki pomarańczowy akord. Oczywiście kwiat pomarańczy, też który jest wszędzie. Jest biały piżmo, burbońska wanilia i jest to ukłon, przepraszam, w stronę kwiatów. Definitywnie kwiatów. Bardzo takie trzypoziomowe oddanie kwiatów i był lansowany w tym roku. Patrzę sobie tak szybciutko. Tak, wszystko Wam tu powiedziałam o nim. No i spróbujmy go, bo ja bardzo lubię zapachy Prady. Ja Wam powiem, że lubiłam i Candy, i lubiłam właśnie tą tuberozową wersję. One są takie troszeczkę bardzo sophisticated, czyli takie właśnie eleganckie, takie mające coś bardzo, troszeczkę się niektóre na mnie nie trzymały, ale bardzo są takie właśnie kunsztowne, bym powiedziała, ale bardzo specyficzne i czasem bardzo delikatne w odbiorze.
No słodycz, słodycz, słodycz tej kwiatu pomarańczy oczywiście i wiecie czego? Jaśminu oczywiście. Sobie tu maznę tym olejkiem. Bardzo ta gruszka właśnie i ten cytrus tu wychodzi przepięknie. To jest pierwsze takie moje wrażenie. A następnie znowu jest ten jaśmin. Ja nie wiem, co jest z tym jaśminem. Ja mam wrażenie, że teraz wszędzie ten jaśmin samak, jaśmin arabski jest dodawany i on jest taki, być może zmienia się sezon, a one są takie wszędobylski. Ten jaśmin jest i jest też kwiat pomarańczy, bardzo poszukiwany. Chyba najłatwiej wyeksplorować tutaj w perfumach i wydaje mi się, że jeszcze kreuje się te takie ponadczasowe właśnie zapachy z tym jaśminem. No tak, ale powiem Wam, że jestem trochę troszkę rozgoryczona. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że zapach, który kosztuje, na pewno będzie przynajmniej 80 funtów, nie jest niczym specyficznym. Gdzieś jest tak owocowa nuta takich właśnie, taka kompozycja mega kompotu owocowego. Gruszkowego i tego pomarańczu, ale później wybitnie jest to jaśmin. Nie jest nic dla mnie to nowego, chyba bym nie kupiła, a byłam bardzo podekscytowana, jak zobaczyłam tą próbkę, bo chciałam się przymierzyć tych perfum. Myślę, że jednak bardziej mi tu kusi w stronę Valentino i czekam na nowy Paco Rabanne. Słuchajcie, tak, czekam na Fame. Chcę koniecznie go kupić, może w ciemno, nawet nie wąchając. Tak mi się podoba buteleczka i w sumie, no nie wiem, czuję, że to będzie mój zapach. Także już niedługo, już za momencik też zdam Wam sprawę. Mam nadzieję, że się świetnie bawiłyście dzisiaj. Powiedzcie, co jest na Waszej wishliście, na co czekacie też, czy wąchałyście te zapachy Zary. Dziękuję wszystkim za tutaj komentarze. Zapraszam oczywiście do lajkowania, słuchajcie, do szerowania, do rozrastania się mojego kanału, jak zwykle, do subskrypcji i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa.